Siema, ziomki, ziomale, witam Uksantora na kanale u mnie w wiejskim życiu nad morzem. Dzisiaj jest u mnie 19 maj 2022 i jak wejdziemy nad tą przepustkę tutaj, to za każdym razem informuję dzisiaj już, patrzcie, za każdym... A nie, czekajcie. Nie. Akurat za każdym razem nie informuję, bo patrzcie, drugi raz pod rząd wszedłem, już mnie poinformowało, ale wchodzimy tutaj, to prawie po każdym wejściu, po każdym zalogowaniu do gry informuje nas, że już musimy odebrać, że już jest ostatni moment na odebranie tych punktów tutaj i za darmo udało mi się uzbierać ich 1800, tak więc po prostu sobie odbiorę i zobaczmy, co za darmo można dostać. 4 zielone żetony, czyli bardzo malutko, 3 czerwone żetony, 4 żółte, no żółte to jeszcze dobra jest cena, chociaż w ekspedycji dżungli można zdobywać w sumie żółte, to już to nie jest taka cena tych żółtych żetonów trochę spadła przez ekspedycję, bo już można ich zdobyć więcej w sumie. Tylko 2 żółte żetony, ciutkie monet, prawie 8000, no i całkiem przyjemnie, bo 50 tokenów do losowania, fajnie. No, ale to nie wszystko, bo bonusowo chciałem sobie dzisiaj zrobić na filmie konkurs piękności i głosowanie, nie? Zobaczmy jak pójdzie. No, zobaczmy. Tutaj oczywiście jak zawsze wybieram niższy poziom. Sugeruje się poziomem i ilością punktów dekoracji, no ale tutaj poziomy są prawie identyczne. Tylko dwa... różnice dwóch poziomów tutaj widzę. A więc będzie ciężko i fajnie by było wyhaczyć trzy trafienia, nie? No ale może się nie udać. Zobaczmy. On, ta ma... ta osoba, papuga, farma... nie wiem co tu pisze. Nieobilnie jakieś. Dobra, nie umiem czytać po rusku za dobrze. I pyk, lecimy. Jest prawie 13 tysięcy punktów i farma jest, dużo dekoracji na farmie. Raczej sugeruje się tym, że są dekoracje do konkursu piękności postawione, ale jest dużo innych dekoracji, a tutaj jest tylko 10 tysięcy punktów. Dobra, poziomy są prawie takie same, tak więc zasugeruję się tym niższym poziomem, który miał więcej punktów i nie udało się. Widzicie, to jest taka ruletka, to jest taka rosyjska ruletka dosłownie, no kurde. I tutaj znowu mam prawie identyczne poziomy, tylko trzy różnice poziomów. Niestety z powodu awarii Facebooka, połączenia Facebooka z wiejskim, awatary nie są widoczne, tylko są widoczne ramki. Kto używa awatara z Facebooka, logowania z Facebooka, to ma tylko... Dobra. Prawie 27 tysięcy punktów, czyli bardzo dużo. I idę do wyższego poziomu, bo wybrałem niższy. I jeśli będzie miał więcej punktów, to wybiorę. No i sprawdźmy, jak to wygląda. O, dużo mniej punktów. I teraz byłbym zdziwiony, jakby ten 157 poziom przegrał tutaj. Bo z taką ilością punktów też mi się zdarzyło przegrać. Tu jest dużo wyższy poziom. 180 to może być dużo wyższy niż widać to, bo można bardzo, bardzo długo grać i mieć cały czas 180. A 164 to może być dużo krótsza gra. Oczywiście może być to osoba, która dopiero co wbiła 180 poziom, a może być to osoba, która gra ze 180 poziomem już 5 lat, nie? Więc to takie, no trochę mi się wydaje troszkę niesprawiedliwe. Ale dobra, tu mamy prawie 18 tysięcy punktów. I ładuje się druga farma. I tutaj mamy ciutkę więcej. Jeśli na taki poziom, to mi się wydaje ciutkę więcej. Dobra, pyk. 2 na tak. No ładnie. Tak więc jeszcze nie najgorzej. Tutaj wspieram słabszych graczy pod warunkiem, że ci gracze po prostu nie olewają tematu. I ten 32 poziom bardzo ładnie tutaj posiął
rządeczki, tak więc pięknie zagłosuję na ten 32 poziom, fajnie. No i tutaj już idę odwiedź, wpisuję na klawiaturze Android Mario Olka. No i oczywiście oddaję głosy dla Mariolki. 5 głosów. Wymieniam się zawsze z Mariolą. Pyk. 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 Pięknie. I mogę wrócić. Farma załadowana, można powiedzieć. Dziwny jest ten przycisk, jak górę. Tutaj jeszcze są dwie rzeczy do odebrania. W głosowaniu na innych jest do odebrania właśnie to. Czasami tutaj żółty żeton. Fioletowe żetony prawie chyba zawsze są. Ale czasami też żółte. Akurat mi się nie trafiły żółte teraz. No i w konkursie piękności nie odebrałem nagród, bo to odbieram albo podczas streamów, albo podczas filmów. Ostatnio podczas filmu sobie, podczas streama chyba odebrałem te 1600 i sobie pozwolę na filmie odebrać. A tutaj brakuje mi ciutkę, bo już jutro będę miał 4000 i tą dekorację jak postawię, to będę mógł brać udział w konkursie piękności. Kolejny raz, bo dostanę dekorację, która będzie dodawała 3 punkty więcej. Ale pyk, pyk. Nie wiem, czy nie zastanowię się i czy... Bo ja nie lubię robić tych zrzutów ekranu, bo nie lubię siać tych grządek. 16 grządek sobie tutaj w tym miejscu sieję. Trzeba po prostu zgłosić zrzut ekranu. I chyba sobie po prostu zwyczajnie poczekam jeszcze. Tu będzie 8, 10, 12. Jeszcze 3 dni sobie poczekam. Czyli jak już otrzymam dekorację, to jeszcze dodatkowo 2 dni sobie poczekam. Zbuduję tą podstawę. Dopiero tą dekorację wrzucę na tą podstawę, bo właśnie ona właśnie na tą podstawę, ta dekoracja wchodzi. I wtedy sobie skompletuję zrzut ekranu. A tutaj specjalnie też właśnie na film sobie zostawiłem, bo smok do mnie przyleciał. Pyk. Dał taką paczuszkę. Sobie tą paczuszkę otworzę. To są takie symboliczne paczuszki. Ale chyba zawsze to samo wypada z nich, nie? Czy mam tutaj jeszcze takie? Nie, nie mam takich więcej. Dobra. Ciekawy jestem, czy ja dzisiaj smoka nakarmiłem? O, jejku! Wiecie, zawsze zapominam o tym smoku. Tak jak zapominam o odbieraniu sklepu tajemnicy za monety. Robię to czasami wieczorem. To znaczy, robię to wieczorem. Tak samo smok karmię wieczorem. Dziś teraz jest godzina 21:26. Ja go powinienem nakarmić rano, a nie teraz. Chociaż w zasadzie, w sumie... Czekajcie, nakarmię go do końca i powiem swoją sentencję. W sumie to jak się nakarmi smoka tym tutaj, o tym wszystkim, co jest po lewej, i on już jest na trzeci poziom, na prawie na czwarty, i jest ten licznik tutaj, ja mam 15 dni, 16 godzin odliczania, to w zasadzie nie trzeba go karmić tutaj po prawej, nie? Jedynie co, nie trzeba mu dawać tych tego, nie trzeba go tutaj głaskać, chociaż to jest w sumie za darmo, to można. I też nam da dukaty i te prezenty, bo w sumie po odejściu da nam te 21 tych paczuszek tutaj. A jestem ciekawy w sumie zrobić taki test i na przykład uzbierać 21 tych paczuszek i nie otwierać ich i poczekać kolejny miesiąc, bo mi się wydaje, że ponad miesiąc trzeba poczekać, tak, bo zanim smok urośnie, to on jeszcze ma odliczanie miesiąc, czyli ponad miesiąc, i nazbierać kolejne 21 i otworzyć 42 paczuszki sobie od razu, nie? No. A tutaj, o, chciałem odebrać właśnie tą moc, ale dziwnie, bo tutaj kliknąłem, o, w tym miejscu kliknąłem koło głowy smoka i już się drzewo odebrało, ale właśnie chciałem sobie tą moc specjalnie
odebrać, bo będzie się ładować kolejna. Fajno. Ej, wiem co sobie ugotuję. Ugotuję sobie pikantną kwiczy. Bo dzisiaj sobie właśnie narobiłem chińską paprykę. I polecam ten przepis. Pikantną kwicz gotować, bo to jest najlepszy sposób na zarabianie talarów. Sprzedajemy za plus 90 pikantną kwicz. I to jest sposób po prostu boski, nie? Cudowny. No. Takim sposobem w jednym filmie miałem nagrać jedną rzecz, nagrałem sobie przy okazji inne i fajno, snapy dostaję na telefonie, nie wyciszyłem telefonu, kurde, do nagrywania i oczywiście dziękuję serdecznie, pozdrawiam, mam nadzieję, że filmik się podobał, jak się podobał to zostaw łapeczkę pod filmem w górę i zasubskrybuj, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś. I trzymaj się, pozdrawiam cię. Pa, pa! Tur, 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 tur. Cześć!